Hej, cześć, siemano wszystkim, ja jestem Blacki i jest ze mną moja owca Nazgul. Witam was w 82. odcinku, mam nadzieję już, że troszkę w innym, nowym stylu. Zobaczymy. 8-1, tak. Piona Nazgul i łap melona. Okej. Okay. Dzięki. W każdym razie w tym odcinku zaczniemy budować dalej. A dalej znaczy, że będziemy budować po prostu... Co, jak będziemy budować Nazgul dalej? Będziemy plac budować, tak? Chyba tak. Wiem, że wiesz, słuchałeś przecież. Będziemy budować plac. Plac będzie się składał, powiedzmy, z czegoś jak... Wielki plac? W sumie tak. Będzie tu dookoła tutaj pełno koblów i gravelu, którego jeszcze nie mamy. Najpierw zrobię obwódkę z... No trudno, że nie zaspamowałem czat. Troszkę używałem kompasu i backpack, no. Nic więcej od wejścia do gry. Trudno. W każdym razie... O! Będziemy budować tak i czekajcie, bo tutaj trzeba ogarnąć dotąd i pod tym tutaj wszędzie też musi niestety iść cobblestone. Matku, bo sobie krzywdę zrobisz, nie podchodź jak tu profesjonaliści działają, nie bij mnie. Okej. I tu wszędzie cobblestone. Spokojnie, nie przesadzam z koblem. Jestem święcie przekonany, że tak ma być. A z góry jesteś przekonany, że tu ma być jeszcze dotąd? I tutaj dotąd ma być, czy nie? Nie jesteś przekonany? To sprawdź lepiej. Jak nie będzie sprawdzono tych materiałach, które mamy? No nie no, co za owca. Okej. Co chcesz na Nazgul? Nie, w sensie nie trzeba, co znaczy nie trzeba? A, to zostaw, na razie robimy obramówki. To mają być obramówki tak, to mają być obramówki tak. I ciągniemy to teraz, łącznie z tym, do samego końca. I tu. I cały czas tak, hełm od razu założę. Na środku naszego tutaj ogólnie placu będzie szubienica, jak to bywa w zamkach. Bywało w zamkach, chociaż jak były zamki, to raczej nie było takich szubienic do końca, jakie my znamy i widzieliśmy w filmach. No, ale myślę, że przymkniemy na to delikatnie oko i jednak my będziemy mieli szubienicę. Okej. Tutaj jeszcze muszę wam wspomnieć, że strasznie źle mi się to wszystko tutaj ogarniało i liczyło i w ogóle takie inne rzeczy. Oczywiście Nazgul mi pomagał, ale wszystko tutaj, cała ziemia w World Edicie, podmieniłem ją na grasa. Cały ten stone, bo po prostu nie było widać na screenach nic, zupełnie nic. I tak się stało, że musiałem podmienić. Niestety przyznaję się do tego, oszustwo, no ale w słusznej sprawie. Dobra, tu jest tak i teraz... Czy tutaj wszystko jest dobrze zrobione? Tu na pewno nie trzeba tego bloku. A poza tym chyba tak i tu poza tym musi iść tak jeszcze. I tak, fuck, nie ten blok. Dookoła muszą być po dwa. Tak, dokładnie. Teraz z racji, że tu jest dziura, musi być to zabudowane. Na dwa klocki, czymkolwiek, imkolwiek materiałem.
mam dostatek kobla, więc będę to zabudował koblem. Dlatego, że jak będę chciał dawać gravel do góry, to on by tu spadał strasznie w dół, więc trzeba to zabudować. Do tego poziomu. Żeby zrobić po prostu taką bezbolesną dla gravelu kołyskę. Gravelu jest coraz mniej, ale spokojnie, to jest surowiec, którego mamy tak dużo, że możemy budować wszystko z niego i tak nam zostanie na wieczność, bo mi się gravel nie kończy. Okej, okay. Skoro mamy zrobione dookoła wszystko, to teraz czas chyba... W sumie nie jestem pewny, ale ja bym teraz najchętniej poszedł po gravel do naszej bazy. I czekajcie, jeszcze sobie zobaczę na screenie, jak wygląda podejście do bramy. Właśnie, wejście do bramy tutaj i wszystko też jest... Dobra, możesz nas glusunąć tą tabliczkę? A tutaj tak... O, fucking... Zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, to też trzeba zabudować koblem, bo nie lubię jakichś takich śmieci pod swoim bazą. Tu wszystko, akurat ta brama cała jest tu z kobla dookoła, więc tu trzeba jeszcze troszkę usnąć tego terenu. To na pewno dotąd. To zabudujemy. Mam nadzieję, że takie odcinki, jakie budujemy teraz, gdzie to są odcinki, gdzie po prostu tylko buduję i jestem ja z Nazgulem, się wam będą bardziej podobały, bo zawsze o takie odcinki prosiliście. Wybaczcie, że się dziwnie wiercę, ale jak zwykle denerwuje mnie to, co mam na głowie. No. Dobra, to tak ma być. Tak, Blacki nigdy nie był u fryzjera, już czuję ten tekst. A, na głowie, nie w głowie. Przy tobie, jak jestem Nazgul, to mnie boli to, co mam w głowie. O, w ogóle czytałem ostatnie pytania pod question and answers, jak zadawaliście pytania do tego. I Boże, jak tam czasem jest ktoś do rypie z pytaniami, to po prostu można umrzeć. Blacki, byłeś kiedyś u fryzjera? Tak, byłem kiedyś u fryzjera. Blacki, czemu się nie obetniesz? Blacki... Zobaczycie, jak będę na to odpowiadał, ale są pytania, które są po prostu taką rzeźnią, że ja nie wiem, czy ktoś to mówił szczerze, czy próbował mnie strollować, czy nie wiem, czy mam się śmiać, płakać, czy jak to oceniać wszystko. Dobra, w każdym razie ja tu... Okej. To całe musi być na pewno z kobla. Jako takie... Nie bij mnie na tłum. Płacz, mniej wysikasz. Dobrze. Dzięki na tłum. Będę płakał, ile będę chciał. Mój filmik, nie twój. Jak coś, to cię wywalę z niego i już nie będziesz sławny. Już nie będzie na tłum. Chcesz tego? Czy chcesz tego? No tak, wiem. Już widzę twojego focha. Spokojnie. Zrobisz loda, będzie zgoda. Dobrze, skoro już wróciliśmy, a ja mam tonę gravelu, mogę poprosić Nazgula o usunięcie kamienia węgielnego i spróbuję to zaraz... O, czy to ma być to na tyle, czy ma być na dwa? Dobra, będzie na tyle i to usunę stąd, póki co. Tam nie ma miejsca w ekwipunku, więc to będzie tu leżało, ale spokojnie. Więc głównym założeniem jest to, żeby tu było... No, musimy zepsuć kamień. Usuwaj ten kamień, już. Głównym założeniem, żeby to wyglądało naturalnie. Naturalnie jest tak, że to jest wydeptane, że są różne dziwne rzeczy i w ogóle. Dlatego trzeba tak jakoś losowo tu kłaść gravel i losowo później uzupełniać to koblem. W ten sposób zabudować cały plac. Akurat się tak udało, że to się postawiło, ale tak to wiecie. Grawają, biegać, stawiać.
O. I tak w ten sposób cały plac się będzie nam tworzył. Tu jeszcze coś, tu. Oj, widzicie, wygląda jak taka w sumie naturalna tekstura. Naturalna w miarę, jak na Minecrafta. Tekstura drogi. Spokojnie, ja na zgól będę pierwszy. Ty wypełnij. Okej. Okay. W sumie nie pójdzie tak tego gravel dużo. Ale przyda się jeszcze na inne rzeczy tutaj na pewno. Kobla na pewno na to zużyje więcej, to dobrze, bo kobla mam jest razem pod dostatkiem. Okej. Okay. Tu jeszcze bym coś dał, tak. Coś dał, tak. Tak, 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 tak. I taka to budowa zamku. Nie bij mnie. Tu pod szubienicą może być więcej żwiru. Jakby tak będzie spód. Niby tu nigdy nikt nie chodzi, ale pewnie posypuję krew żwirem czy coś. Wiecie, żeby się wchłonęła i nie kisła. Chociaż wtedy się takimi rzeczami nie przejmowano. Choroby wszystkiego rodzaju były na porządku dziennym. Umieranie przed 30. To była norma. A w ogóle średniowieku to było pewnie gdzieś koło 30, więc... Ale u mnie pod wieszaniem ofiar, którą, pierwszą moją ofiarą, która powiesi na szubienicy... Co? Jaką krew, jak tu się ludzi wiesza? Wiesz, krew. Krew taką jak krew. Wiem, że przy wywieszaniu ofiar nie ma krwi, ale... To nie ma znaczenia, widzicie? Jest krew. Jest krew, jest krew. Myślałem po prostu sobie, że jak sobie wiszą takie ofiary, których nobody cares, nikt nie ściąga przez tydzień i się rozkładają, to różne dziwne soki z nich wypływają. Nie chciałem powiedzieć jakieś takie różne dziwne soki, tylko stwierdziłem, że krew będzie brzmiała ładniej. Chociaż u mnie ta szubienica będzie na tyle często w użytku, że na pewno tu nie będzie się nic rozkładało, trzeba będzie zmieniać te ofiary ciągle. Pierwszą moją ofiarą będzie Nazguś. Nazguś tu zawiśnie i będzie wisiał na szyi. Aż całkiem śnieje. I się zrobi owcą jasno-niebieską, a jest bicia czarną. Będziesz wie... Będę wieszał hejterów, tak? Tu tak pisze? Nie wiem. Zasłania swoim ciałem. Będziesz wieszał swoich hejterów? Jak tak, to z 10 400 słów zostanie ci 1004. Myślę, że aż tak dużo hejterów nie mam. Mam martwe słuchy, bo już zabiłem ich wszystkich. Wszystkie nie żyją. Wszystkie umarły. Moje wiedzowie wszystkie umarły. Dobra, mam nadzieję, że to jakoś wyglądać będzie, jak się to uzupełni koblem. Już się tu uzupełnia koblem. Teraz tylko backpack. Kobla akurat jak na złość nie ma. Ale zaraz się go wyjmę, nie? Okej, to będzie moje, wszystko. A to tu, i to tu, i to tu. Okej. No i to tylko do końca wypełnić.
Jesteśmy już, plac mamy skończony i teraz możemy, przynajmniej myślę, że powinniśmy, zabrać się za budowę szubienicy. Z tym, że nie ma tu drewna, więc myślę, że szubienicą zajmiemy się w kolejnym odcinku. A teraz... Pełno tu krwi. Fu. Czy tu jest jakieś drewno? Nie, tu nie ma drewna. Czy tu jest drewno, ale nie takie, jakie potrzebuję. Więc póki co... Ja ogarnę schematy i zaczniemy budować sobie tutaj te dwa rzędy, trzy rzędy w zasadzie kolumn, żeby i ściany boczne. Więc poczekajcie sekundę, ja zaraz to ogarnę. Dobrze, jesteśmy już, ja już ogarnęłem w miarę, jak to ma wszystko wyglądać. Wygląda to w ten sposób, że tu będziemy cały czas do końca, ja sobie to wyciągnę, schodki, raz, dwa, trzy, przerwa, raz, dwa, trzy, przerwa, raz, dwa, trzy, przerwa, raz, dwa, trzy, przerwa, raz, dwa, trzy, przerwa i raz, dwa, trzy. Teraz z przodu, na z góry ty mi czasem nie pomagaj, ja sobie dam radę sam, możesz mnie tu kibicować. 3, 4, 5, 6, blaki jesteś, jak nie wiem. Dzięki. Takie wsparcie zawsze mi pomaga. Nie, nie jestem gejem. Ja po prostu kocham inaczej. Nie, żartuję. Nie pomagaj mi Nazgul, dam sobie radę samemu. Zaufaj mi. Buty się nauczyłem wiązać, jak miałem 6 lat, więc projekty minecraftowe, chodzę na korki z projektów minecraftowych, pamiętaj, więc umiem budować. Fuck. Głupia owca. No co chcesz? No, to musisz przeszkadzać, skoro... Nie. Okej. Dobra. Na każde potrzymałeś. 2, 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Fuck. To usuwa. Nie bij mnie. Boże. Głupia owco ty. Raz, dwa, trzy. Hop. I dobra. Teraz ciśniemy schodki. Góra. Góra, góra. Tylko po tej stronie ogólnie są takie, gdzie są po 3, a tak normalnie dookoła będą dwa szerokości, jeżeli chodzi o te, jakby to nazwać, sukiennice? Chyba troszkę tak, bo takie to są sukiennicowe, bardzo łuki. Okej. Okay. Okej. Okay. Łuki i kolumny, tak, ale to są sukiennicowe łuki. Łuki. Serio, plaki? Łuki i kolumny. O Boże, jaka rzeź. Dwa przerwa. Już Nazgul idę obczaić, co ci tam znowu po głowie chodzi. Hogwart. Sam jesteś Hogwart. W sumie magiczna owca. Nie brzmi tak głupio. Szkoda, że nie noszę okularów. Nie mam blizny w kształcie penisa na czole. I nie nazywam się... Nieważne. Przyszło mi bardzo dużo dziwnych, złych rzeczy do głowy i stwierdziłem, że wam nigdy tego nie powiem. Bo będę się później wstydził do końca życia, że powiedziałem coś takiego publicznie. Nazgul, co ty tam znowu skrobię na tych tablicach? Nazgul, hop hop. Zakazanego lasu. Ja się wziąłem z Hogwartu. Tak sobie wmawiaj. Nikomu nie powiemy, że jesteś z Allegro. Kupiłem ci na murzyńskim targu zapaczkę żelków i urwany guzik. Zapaczkę. O
Boże. Przypomniała mi się, jeżeli pamiętacie, na pewno większość oglądała coś takiego jak Atomówki w dzieciństwie. I pamiętacie to intro. Troszkę słodkości, jakieś tam cukierków w ogóle i tajny projekt X i powstały Atomówki. To w przypadku Nazgula to było troszkę gorzej. Zużyte prezerwatywy, trochę kokainy i sperma owiec i wyszedł Nazgul i... No i przeróżne słodkości, no to w przypadku Nazgula tak nie było. Tam były przeróżne obrzydliwości, kapka, tranu, takie wszystkie irytujące rzeczy w życiu, jakie sobie wyobrazicie. Na przykład takie szafka, o którą się uderzycie w mały palec w nocy koło łóżka, która stoi. Takie rzeczy i to właśnie powstał Nazgul z tego. Nie bij mnie. Musisz powiedzieć światu prawdę. Nie ukryjesz tego, że jesteś gejem, że jesteś z próbówki i że stworzyć jakiś profesor w piwnicy. Takich rzeczy nie da się ukryć. Masz na czole wypisane. Okej. Ładnie to już wygląda. Już wygląda jak zamek, co nie? Już wygląda jak zamek. A poczekajcie, jak skończę. To będzie dopiero zamek. Dwa przerwa. Proste są te schematy w sumie. Wydaje mi się, że to powinno być jedna kredka wyżej. No. 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Zobaczycie dopiero, jak później się skomplikuje to wszystko w budowie. Głupia owca. Okej. Już zaraz tam przyjdę na Nazgul, tylko skończę to dookoła budować. Okej. To jest mój zamek. To jest fajne, bo jak się postawi na dole bloku, to on się dobrze ustawia. I się tak jakby normalne schody. Jak się postawi na górnej części bloku, to już jest odwrócony. W sumie bardzo logiczne i bardzo intuicyjne. Strasznie mi się podobają te nowe niektóre smaczki Minecraftowe, szczególnie te schody odwrócone. To jest po prostu cudo. O, dobra. Okej. Tu w ogóle, mówiąc wam od razu część projektu, to będzie wielka wykuksana w niebu katedra, więc przygotujcie się na to. Kolega, disujesz mnie jako Bóg z renderowaniem cieni, co? Disujesz mnie jak Bóg z renderowaniem cieni, mój kolega. Co? Ja nie rozumiem Nazgulowej mowy. Dasz radę jakoś tak jaśniej? Ja to... Ja to nie rozumiem. Okej. Teraz w sumie bym się zajął tym, co tu jest z tyłu i bym w ogóle do tego miejsca, tutaj wszędzie wepchał... O, napisał coś. Łaskawie. Mój kolega nazywa się Bóg z renderowania cieni? Rozumiem, zrozumiałem, teraz zrozumiałem. Po prostu tępa istota ze mnie i czasem mam problemy ze zrozumieniem prostych rzeczy, ale jakoś sobie radzę. Debil. Hashtag debil. Blacki ma dysmózgi, hashtag debil. Nieważne. To do końca wezmę, wypełnię koblem.
Okej. Do tego miejsca idealnie. I dobra, tak to zostawiamy. A w następnym odcinku już za 2-3 dni dla was pewnie to zajmiemy się. Tak, tym pomieszczeniem przede mną. Tym wielkim, wykoksanym, wspaniałym pomieszczeniem przede mną. Dobra, na z góry tak zrobimy. Postaram się. Tak, wiem, że najpierw muszę Q&A nagrać, ale postaram się ogólnie. Tak, to jest założenie, żebyście nie brali tego za pewnik. Postaram się zatrzymać takie odcinki od 17 do 30 minut. Bo chcę, żeby było wam wygodnie i mi wygodnie, więc tak będzie chyba najlepiej. Bez, dajcie znać, jak wam się wszystko nowe, co jest w odcinkach, podoba w komentarzach. Jak to co buduje i w ogóle. Teraz kończymy na dzisiaj. Nazgul, ustaw się ładnie koło mnie. Piona. No, dobrze. I dzięki za obejrzenie i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Ja jestem Blacky, była ze mną moja osa Nazgul i budowaliśmy mój zamek. Jeżeli podoba wam się, jak budujemy, kliknijcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No właśnie, Nazgul potakuje. Tak potakuje. Tak owce potakują dla was, jak nie wiecie. A... tak. A my się zobaczymy. Wcale tak. I jeżeli chcielibyście mnie wspomóc, odwiedźcie PayPala. Do usłyszenia następnym razem. Ciao!